Rozpoczyna program samorządowy Miasta Skiernice Państwa. Także moim gościem jest prezydent miasta, pan Krzysztof Jarzyk. Witam serdecznie, panie prezydencie. Dzień dobry, panu, witam państwa. Tegoroczny okres przedświąteczny zaczął się o tydzień wcześniej imprezą Wielka Moc w Centrum Kultury i Sztuki. I tutaj, akurat y, z punktu widzenia organizatorów, było widać wielki znak zapytania, jeżeli chodzi o frekwencję. Okazało się, że y, chyba na już się wpisze, że nie tydzień przed, ale dwa tygodnie przed zaczynamy świętować. No tak, y, Wielka Moc y, w, w niedzielę w naszym Centrum Kultury i Sztuki. Tak jak pan redaktor mówi, bardzo duża frekwencja. Na zewnątrz było chłodno, ale w środku atmosfera bardzo gorąca, wielu mieszkańców z tego skorzystało. Fajnie, bo wielu dzieciaków, tak, przyszli rodzice z dzieciakami, dziadkowie. Bogata oferta, jeżeli chodzi tutaj o Centrum Kultury i Sztuki, też i kiermasz też w środku, w atrium. Ale oczywiście gry, zabawy, malowanki, koncerty na scenie, także naprawdę fajnie i cieszę się. I to też pokazuje, że, że ta nasza propozycja, jeżeli chodzi o samorząd, tutaj o o, o Centrum Kultury i Sztuki, że z dużym odzewem się tutaj to wszystko dzieje wśród mieszkańców i ja się z tego cieszę, bo to jest dla, dla nas, dla Skierniewiczany i fajnie, że tak jest. Teraz przejdźmy do kolejnego wydarzenia, które miało miejsce wczoraj, ponieważ wczoraj w godzinach popołudniowych również w Centrum Kultury i Sztuki, w sali widowiskowej... Nasze serce kulturalne. Odbyło tak. się podsumowanie roku sportowego Gala Sportowców, wybór najlepszych sportowców 2023 roku, w, wśród nich między innymi ci, którzy naprawdę zdobywają laury na arenach ogólnopolskich. Tak, to duma jest naszego miasta, wszystkich nas, bo rzeczywiście, jeżeli chodzi o to sport, Ogólnie o wszystkie dyscypliny, to jesteśmy naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mocno notowani. Ja się bardzo cieszę, jako miasto też przekazujemy spore środki, bo prawie 2 miliony 400 dotacji na sport. Na 25 stowarzyszeń, około 5 tysięcy jest jakby uczestników w tych, mhm. tych, 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 tych stowarzyszeniach czy beneficjentów tych środków, mhm. jak i również. 130 tysięcy na takie zajęcia sportowe pozalekcyjne, jak i również jeszcze obozy. W sumie to jest kwota 2 650. 000. Oczywiście to są niemałe pieniądze. Myślę, że w województwie łódzkim jesteśmy na czele, jeżeli chodzi o no, przeliczenie na mieszkańca, wydania na sport, ale te pieniądze oczywiście są ważne, ale one bez. Bez e, charyzmy, jakby doświadczenia naszych trenerów, e, bez talentu młodzieży i tego takiego uporu, pewnie i rodziców, i, i tutaj opiekunów, e, żeby ten sport uprawiać, że gdzieś tam e, się nie poddawać, e, powoduje, że mamy wspaniałe sukcesy, że mamy wspaniałych sportowców, wspaniałych trenerów. I tak jak ja wczoraj już powiedziałem, powtarzam to dzisiaj. Ja, ja, ja jestem w tej dobrej sytuacji, że nie jestem w tej kapitule i nie mogę, nie muszę tego rozstrzygać, bo to jest trudne i naprawdę nie zazdroszczę kapitule tutaj zawsze, bo to jest, bo to, bo dla mnie wszyscy są mistrzami. I mhm. jesteście państwo wszyscy mistrzami. Gratuluję jeszcze raz i życzę sukcesów i życzę, żebyście dalej, że tak powiem, promowali nasze miasto i żebyśmy byli dalej z was tak dumni. I kolejny rok, że przynosił wam spełnienie tych marzeń sportowych, a nam nam taką właśnie dumę, która nas rozpiela. Myślę, że tutaj akurat, jeżeli chodzi o przyszłą kapitulę na za rok 2024, będzie jeszcze trudniej, ponieważ tak, Zuzanna Łukasik, Borys Łyżeń, który... Nie, no to się już na tak, 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 już pokają do... Zuzia to jest po prostu no, coś niesamowitego, tak, i już to już arena międzynarodowa wygrywa, więc jakby to jest, to jest też, jesteśmy z tego dumni, jak i również, no Borys myślę, że to jest przyszły talent na miarę przynajmniej Roberta Kubicy. Ja teraz nie mówię dlatego, że po prostu bardzo go też lubię, cenię, ale to co on robi w ostatnim wyścigu, tak, startuje ostatni 28 lokat się przesuwa przez wyścig, to jest, no to jest, widać, że to jest fenomen, zresztą wiemy, że już tam we Francji się nim zainteresowali ci, którzy się na tym znają, więc jakby ja tylko, patrzmy z uwagą, trzymajmy kciuki, jak ten młody Skierniewiczanin, ten talent nam się rozwija i, i też się cieszymy. No tak, wspomniałeś Właśnie jak rozmawialiśmy, że dosłownie kilka okrążeń mm. zabrakło, żeby się znaleźć. A, Stop jeszcze dwa trzy okrążenia i tak. myślę wygrałby ten wyścig, tak? gdzie, no to... gdzie, gdzie byli mm -hmm. najlepsi w tej kategorii z całego świata, to to nie jest tak, tam żaden z Polaków się, no finał nawet nie, nie otara, nie mówiąc już, żeby walczyć tak, jak to robi Borys, także ja trzymam mocno kciuki, wierzę, zresztą determinacja też Jacka, taty, tak, rodziców tutaj od, od wielu lat i, i jego, to jest młody chłopak, bardzo młody, ale jak tutaj był na antenie, to przecież dojrzałość nawet już w tym wieku jego, nie, i jakby już takie to zafu, zafiksowanie na ten sport jest ogromne, więc tylko patrz, będziemy tylko patrzeć, jak będzie zdobywał kolejne laury. Ja już teraz zapowiadam, że jutro w programie Radia RSC, Borys i Jacek Łyżeń będą Państwa gośćmi. Będziemy rozmawiać na temat wyścigów. Natomiast wiadomo, że talenty talentami, sport, wyniki wynikami, ale jeszcze musi być infrastruktura. No, tego to... Ta infrastruktura pokazuje w tak na przykład pomologiczna w tym momencie i jej wielkie otwarcie. No tak, e, oczywiście z tych wszystkich ba, z tych balonów, można powiedzieć siłowni już wszyscy korzystamy i korzystają mieszkańcy już od jesieni, jak ten obiekt został oddany, jak teraz takie robimy na no, otwarcie, no bo chcemy już ten stadion główny też, żeby tam odbywały się zawody, żeby odbywały się mecze, więc, więc tak, tak to robimy. Ale ja już powiem Państwu szczerze, że ja już tak myślę trochę dalej, bo to już mamy, to już jest, to będzie, czy się komuś podoba, czy nie. Można było wziąć środki zewnętrzne w 80%, i myślę, że na moim miejscu prawie każdy by. To wziął, bo te pieniądze się nie powtarzają. Gdybyśmy tego nie zrobili w mieście Skierniewice, to pewnie by te środki poszły do innego miasta i tam by się dzisiaj cieszyli e, mieszkańcy. A tak to kolejne e, pokolenia, myślę dekady e, skierniewicza będą tam trenować i będą się cieszyć, będą rozwijać swoje talenty. Ale stadion to już jest gdzieś u mnie z tyłu głowy, czy ten kompleks sportowy, bo przecież e, 2-3 kwietnia otwieramy oferty już na baseny nasze skierniewickie. To jest wczorajsza e, gala sportu. Przecież nie no wiadomo, pływacy tutaj. E, nawal jakby zdobywa większość, większość nagród mm -hmm. i to jest też e, bardzo bardzo utytułowany klub i, i, i niesamowite wyniki od wielu, wielu lat. Przecież. Czy Asia Harzeska, teraz krajeska, tak, e, czy Krzysztof Jankiewicz, ale to można ich wymieniać te nazwiska, nazwisk wiele, wiele, wiele. Więc te baseny są priorytetem i myślę, że w ciągu dwóch, dwóch i pół roku one staną się faktem w naszym mieście, no bo jak już jest procedura przetargowa, wyłonimy wykonawcę, zaczynamy pracę, jak i również lekka atletyka, czyli jakby gremon tego, tego stadionu przy Dziewiące, który Dzisiaj będzie tak naprawdę po tym remoncie wyglądał tak, jak powinien. On nie będzie miał 400 metrów, ale będzie miał to minimalny wymiar, który jest tam jest jakby honorowany przez Polski Związek Lekatletyki. A oczywiście w przyszłościowo tutaj planujemy w tym drugim etapie, żeby właśnie przy tym naszym, przy tych naszych basenach, gdzie będzie cała infrastruktura, szatnie, tak, wszystko to co jest żeby tutaj zrobić prawdziwą cztery setkę i myślę, że jeżeli będzie, e, będzie taka, taka mi dana możliwość, to w 100% tam tą zrealizujemy. Panie prezydencie, pod koniec naszej rozmowy chciałbym się zapytać, jakim partnerem w biznesie są spółki z grupy PKP? Chodzi mi między innymi właśnie o tą infrastrukturę wokół wiaduktu przy dworcu naszym tutaj. No tak, no to szanowni państwo, ja nie chcę. To trudne pytanie, <grym> ale ja też nie oczekuję łatwych pytań. Natomiast to jest tak, no, tak jak teraz ze schodami, tak? No, to, że dzisiaj mogliśmy ogłosić przetarg i w zasadzie no, sesja jest czwartek, więc jeżeli Wysoka Rada, bo tam musimy troszeczkę dołożyć środków, to przy, przychyli się do tego, no to już je remontujemy, bo jesteśmy po całej procedurze, ale uzgodnienia trwały, nie wiem, przeszło rok. Nie wszystko jest, szanowni państwo, w naszych rękach. Gdybyśmy Gdyby to było nasz teren, to wtedy jako właściciel byśmy to wszystko robili tak jak wiadukt zrobiliśmy na, na Zwierzyniecki w rok. Tak? Stadion w rok i trzy miesiące, nie wiem, Miedniewicka w rok, yy, Czerwona, tak, przemysłowa. przemysłowa, te wszystkie inne ulice już tam nie wspomnę. Nie wiem czy pamiętam jak wyglądała kiedyś Strobowska, jak wyglądała Armii Krajowej dzisiaj tak jak jedziemy. Ale to już nie chcę do tego wracać, bo, bo, bo wszyscy się już do tego przyzwyczailiśmy i bardzo dobrze. Natomiast tutaj to jest ciężko, bo przecież mamy z drugiej strony parking, tak, od Nowobielańskiej też tam, który też jest na terenie PKP i też ciężko, my też nie możemy jakby inwestować bez jakiegoś porozumienia w nie swój teren. No tutaj jest jakby no taka sytuacja trudna, no bo ten wiadukt jest nasz, stoi na terenie PKP i mam, my to remontujemy, chociaż przecież wszyscy wiemy, że e, mieszkańcy nie tylko widoku, ale ci, którzy korzystają z wiaduktu ze schodów, to idą po to, żeby wsiąść do pociągu, zapłacić bilet PKP i jechać gdzieś w Polskę, tak? Więc tak naprawdę. No ale no, nie możemy czekać i narażać mieszkańców na niebezpieczeństwo, na jakieś problemy, i stąd też po tych wszystkich uzgodnieniach ruszamy z tą inwestycją. Tym bardziej, że przecież plany projektowe związane właśnie z tą inwestycją, one powstały bodajże w 2022 roku, z tego co no Tak, projektu. tak, tylko to, to jest tych spółek, spółeczek, spółeczek tam, jest, tam jest bardzo dużo i naprawdę ja tutaj nie chcę w żadnym wypadku, bo to też nie chcę jakby zdominować audycji tym, ale wierzcie Państwo, że dokładamy wszelkich staran, żeby jak najszybciej to zrealizować i, i, i nie czekamy, bo tak naprawdę to moglibyśmy powiedzieć, a dobra, to niech to się rozsypie, to najwyżej mieszkańcy nie będą, no ale jak mogą mieszkańcy nie, nie jeździć przede wszystkim, nie korzystać z wiaduktu po pierwsze, po drugie, no nie daj Bóg, niech to złami nogę, no to czy coś się stanie, tak, no to, to są sytuacje, gdzie no musimy podejmować te trudne decyzje czasami, ale odważne i ja to podejmuję odkąd jestem prezydentem, bo bezpieczeństwo naszych mieszkańców jest dla mnie najważniejsze, tak jak zresztą śmieci niebezpieczne na Rawce, pamiętamy wszyscy ona wydana, ale dzisiaj nie ma tam y, fosforu białego, rtęci i innych rzeczy, które mogłyby, nie wiem, no, pozbawić kogoś zdrowia i życia. A czy w ogóle była <grym> sytuacja tego typu, że samorząd mógł się starać o zwrot tych środków? Tak, starał się, ale no, niestety nie, nie udało nam się pozyskać tych środków, bo powinniśmy czekać. Mhm. Czekać, 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 jakbyśmy... Jak, jak, ze, jak ze schodami. Tak, jakbyśmy czekać, jakbyśmy dostali środki, to wtedy mogliśmy robić, natomiast jeżeli jest na szali życie i zdrowie skierniewiczan, to ja nie czekam. Prezydent miasta Skiernicy, pan Krzysztof Jarzyk, był państwa, także mojego goście w programie samorządowym miasta Skiernicy. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego na święta, kochani.